Siemeczko, witam Was w kolejnym materiale. Dzisiaj powiem Wam o jednym prostym triku, który możecie zastosować, aby było Wam dużo, dużo, dużo łatwiej wytrzymać na diecie. Zapraszam do oglądania. Teraz tu sobie leci intro, 20 sekund, około, no. Dobra, nie będę Was trzymał w niepewności i od razu powiem Wam, jaki to jest trik. Otóż, aby Wam było łatwiej wytrzymać to diecie, musicie po prostu wyjebać cały syf z domu. Mówiąc syf, mam na myśli przetworzoną żywność, do której Was po prostu ciągnie, typu czekolada, ciastka, nie wiem, jakieś chipsy, krakersy, cokolwiek. Cokolwiek, co powoduje, że moglibyście tego jeść w opór. U mnie na przykład takimi rzeczami są słodycze, nie wiem, jakieś płatki śniadaniowe. Ogólnie wszystko, co jest słodkie i wysoko przetworzone. Dlaczego to jest ważne? Otóż wiele osób może się zapierać, że ma silną wolę, że oni tego nie zjedzą, że to może leżeć na jakby czarną godzinę. Natomiast prawda jest taka, że w którymś momencie diety po prostu się złamiecie i opierdolicie dużo tego jedzenia, przez co możecie cofnąć tydzień, dwa w redukcji. No, a tego byśmy nie chcieli, bo później przychodzi poczucie winy i często jesteśmy zdołowani, nie chce nam się już ciąć tej redukcji i to może powodować niezbyt fajne relacje, jeśli tak można powiedzieć, z jedzeniem. Wiele osób może powiedzieć, że no ale jak będę miał jakąś mega ochotę, to nie będę miał czego zjeść, czegoś słodkiego i że to też takie eliminowanie na siłę może wiązać się ze złymi relacjami z jedzeniem. I tak ma to sens, natomiast rozwiązanie jest proste. Po prostu nie trzymajcie tych produktów w domu, a jeśli rzeczywiście macie taką ochotę, że nie wytrzymacie, to możecie pójść do sklepu, kupić sobie batona czy coś innego, najlepiej w małej ilości, zjeść to i wrócić. Albo zjeść w domu tą małą porcję na raz. I w 90% przypadków będzie tak, że gdy macie taką ochotę, to Wam się nie zechce po prostu iść do sklepu i kupić. Karetka. A jak będziecie w tej mniejszości i pójdziecie do sklepu, kupicie ten baton i zjecie, to znaczy, że tego naprawdę potrzebowaliście i że to było warte. Natomiast gdy będziecie trzymać te produkty w domu, to nawet gdy po prostu będziecie znudzeni, gdy nie będziecie głodni, albo gdy będziecie, nie wiem, w złym nastroju, to po prostu sobie zjecie, nie wiem, te chipsy, czekoladę, płatki czy cokolwiek innego. I teraz taki krótki bonus. To może być trochę kontrowersyjne i wielu osobom może się to nie spodobać, ale moim zdaniem powinniście nie dopychać się na siłę i lepiej moim zdaniem jest wyrzucić takie przetworzone jedzenie, niż się dopychać na siłę. I wiele osób może powiedzieć, że no co, to nie powinno się wyrzucać jedzenia i tak dalej, bo są ludzie na świecie, którzy głodują. No ale to nie jesteś ty, po pierwsze, a po drugie, jak zjesz tą czekoladę zamiast wyrzucić, to w jaki sposób tamta osoba, która powiedzmy głoduje, nie będzie głodna. No tu tak trochę nie działa. Będzie miało to tylko negatywne efekty. Raz, że jeśli zjecie za dużo takich produktów, to wasz poziom cukru wywinduje sobie bardzo mocno w górę, przez co pójdzie za tym wyrzut insuliny. To Wam natomiast zbije mocno ten poziom cukru, będzie prowadzić do hipoglikemii. I często takie stany będą powodować do tego, iż wasze tkanki będą oparte na insulinę i rozwinie Wam się tak zwana insulinooporność, co raz, że może Wam utrudnić budowanie tkanki mięśniowej, dwa, że może Wam utrudnić proces odchudzania, trzy, że może to prowadzić do takich chorób jak cukrzyca. Dodatkowo przejadanie się takimi pokarmami, które mają właśnie, które są po prostu przetworzone wysoko i dopychać się na siłę, jest sprzyjało rozwijaniu się otyłości. A co jest z otyłością? Hiperlipidemia, czyli podwyższone stężenie cholesterolu, podwyższone ciśnienie, przez co będziecie musieli albo brać leki na ciśnienie, które też nie są bez skutków ubocznych, a jeśli nie, to po prostu wasze serce będzie musiało mocniej pracować, co też nie jest korzystne. I może będziecie mieli większe ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, czy na przykład nagłego zawału, miażdżycy itd. Ogólnie na świecie, a szczególnie w Polsce, jest taka mentalność, że nie powinniśmy zostawić talerza z jakimś jedzeniem, że wszystko powinniśmy zjeść do końca i na siłę. No ale tak nie powinno być. Powinniśmy jeść do takiego momentu, w którym jesteśmy syci. Jeśli mamy skalę stosi, powiedzmy od 0 do 10, gdzie 0 to jesteśmy tak głodni, żebyśmy zjedli wszystko, a 10 to jesteśmy tak napchani, żebyśmy się nie ruszyli, to starajcie się jeść do takiego poziomu, gdzie jesteście najedzeni. Czyli to będzie takie
w waszej subiektywnej skali 8 na 10. No i cóż, to by było na tyle w tym materiale. Ja myślałem, że ten materiał będzie trwał 3 minuty, a mam 8 na liczniku, ale po zmontowaniu będzie krócej. No. Także to by było na tyle w tym materiale. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnym materiale. Pozdrawiam.